Rozpoczynamy rok akademicki na 7 wydziałach, 5 w Pułtusku i 2 w Cieganowie, prowadzących łącznie studia na 11 kierunkach. 5 z nich ma uprawnienia do nadawania stopnia magistra. Oczekujemy, że kolejny kierunek, to jest turystyka i rekreacja, uzyska uprawnienia do kształcenia magistrów od przyszłego roku akademickiego. Dobrze rozwijają się obydwa seminaria doktorskie w zakresie historii i nauk politycznych, na które uczęszcza ponad 210 kandydatów, a 6 osób obroniło w minionym roku prace doktorskie, w które będziemy dzisiaj wręczać dyplomy. Akademia Humanistyczna kontynuuje i pomnaża dotychczasowy dorobek. Utrwaliła się jej pozycja i prestiż jako czołowej uczelni niepublicznej typu humanistycznego w kraju i za granicą. Naszym przesłaniem była i jest dobra robota dla dobra wspólnego, dla kraju, dla społeczności regionalnej i lokalnej. Uczelnie wspierają już nie tylko moralnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, chciałem podziękować za stypendia różnego typu, panie ministrze, władze Sejmiku Mazowieckiego z marszałkiem Adamem Strusikiem, władze województwa mazowieckiego, burmistrz Pułtuska, prezydent Ciechanowa, starostowie Pułtuski i Ciechanowski. Wyrazem tej szczególnie bliskiej współpracy z władzami miejskimi Grodu nad Narwią i ich uznania dla Akademii Humanistycznej stało się przyznanie profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi godności honorowego obywatela 1000-letniego Pułtuska. Jest to 4 tego typu wyróżnienie dla profesorów naszej uczelni. Po jej patronie, profesorze Aleksandrze Gisztorze i pierwszym rektorze Wyższej Szkoły Humanistycznej, profesorze Andrzeju Bartnickim. Ja Państwu nie zdradzę tajemnicy, kto był 3 honorowym obywatelem. Pozostawiam do odgadnięcia tutaj zebranych. Doktora habilitowanego inżyniera Macieja. Ślubuję uroczyście zdobywać wiedzę i umiejętności, zdobywać wiedzę i umiejętności do pracy dla Rzeczypospolitej Polskiej. Do pracy dla Rzeczypospolitej Polskiej. Przyrzekam wierność ideałom humanizmu. Przyrzekam wierność ideałom humanizmu. Przyrzekam dbać o dobre imię Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gisztorza. Przyrzekam dbać o dobre imię Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gisztora. Darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników. Darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników. Przestrzegać zasad społeczności studenckiej i przepisów obowiązujących uczelni. Przestrzegać zasad społeczności studenckiej i przepisów obowiązujących w uczelni. Pani Anna Izabela Kowalska. Dziękuję panu dziekanowi. Poproszę pana. Panią Martę Jankowską. I panią Magdalenę Laskowską. Zadanie
znaczku naszej uroczystości obecność władz powiatowych i miejskich, prowieństwa, dyrektorów instytucji. Ale miło nam będzie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Pani też jest członkiem honorowym naszego. Państwa o rozpoczęciu nowego roku akademickiego 2008-2009 w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Lisztona. Wiwat Akademia, wiwat profesores, wiwat Akademia, wiwat profesores, wiwat membrum qualibet, wiwat membra qualibet, semper sinis.